Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Zachęcam do zaparzenia sobie herbaty i do spędzenia ze mną kolejnych kilkunastu minut, podczas których opowiem Wam jeszcze raz ponownie o nowościach książkowych. Jak już ostatnio wspominałam w filmie, jesień, wczesna jesień jest takim okresem, kiedy wydawnictwa drukują nowe książki pełną parą. To za chwilę się skończy. W listopadzie bardzo mało nowości się ukazuje. W grudniu to już w zasadzie same wznowienia i książki romantyczne o świętach, których ja nie czytam i których na pewno nie będę Wam prezentować. I dopiero kolejne nowości pojawią się na początku przyszłego roku, więc później powinien być spokój i będę opowiadała przede wszystkim o tym, co przeczytałam, będę recenzowała książki, będę zachęcała Was do ich czytania, bądź też zniechęcała do ich czytania i kupowania. Ja odstawiam herbatę, żeby móc zająć ręce książkami, których mam sporą kupkę Wam do pokazania. Zacznę od tych najgrubszych i najcięższych. Niedawno pojawiła się najnowsza powieść, zobaczcie, taka nabłyszczana, jakaś taka metalizowana powieść pani Jana Gichary. To jest ta autorka, która napisała Małe życie. Małe życie, które było tak popularne, tak wszyscy o nim mówili, że ostatecznie nie zdecydowałam się go przeczytać, ponieważ miałam wrażenie, że już wszystko wiem o tej książce z recenzji, z różnych artykułów, z całego tego szumu medialnego, który był wokół tej książki. Także Małego życia nie przeczytałam. O tej książce mam wrażenie mówi się troszkę mniej, dlatego też postanowiłam, że się w nią zaopatrzę i że spróbuję, czy po drodze mi z tą autorką. Do raju, ta potężna książka, zobaczcie, taka gruba, składa się z trzech części. Pierwsza część dzieje się w przeszłości, w 1893 roku, kolejna w teraźniejszości, 1993, a trzecia w przyszłości, czyli równo za 100 lat, czyli w 2093 roku. To książka, która opowiada o relacjach międzyludzkich, przeciwstawia różne aspekty życia, bogactwo i nędzę, słabość i siłę, rodzinę, naród, pychę ludzi, władzy i butę ewolucjonistów, tęsknotę za ziemskim rajem i jednocześnie świadomość o niemożliwości jego istnienia. To książka, która na podstawie losów ludzkich, ludzi żyjących w różnych epokach, opowiada o takich uniwersalnych sprawach jednoczących ludzi, o ważnych sprawach. Widziałam jakieś tam pierwsze recenzje, staram się za dużo ich też nie czytać, z tego względu, że mam zamiar sama przeczytać książkę i wyrobić sobie zdanie. I widziałam, że były raczej pozytywne i recenzentki zachwalały tę książkę. Zatem jestem dobrej myśli i mam nadzieję, że do końca roku uda mi się tę książkę przeczytać. Kolejna to już nie jest powieść, to jest biografia, to jest tak ważna książka z nurtu Her Story, która stawia na pierwszym miejscu kobiety, które do tej pory pozostawały w cieniu mężczyzn, o których mówiono, których nazwiska znamy. Przybyszewska i Pająkówna, Głuchy krzyk. To jest książka napisana przez Annę Kaszubę Dębską i opowiada o dwóch kobietach z życia Stanisława Przybyszewskiego. Przede wszystkim mamy tutaj malarkę Anielę Pająkównę, która w 1899 roku poznała Przybyszewskiego i z tego romansu, który się między nimi wywiązał, pojawił się owoc miłości, czyli córka Stanisława Przybyszewska, o której mówiono Stachna. Przez długi czas Pająkówna bardzo starała się o to, żeby Przybyszewski uznał tę córkę i starała się także jakoś przeżyć. Bardzo zaniedbała przy tym swoje malarstwo, a była naprawdę bardzo uzdolnioną artystką. Stachna Przybyszewska natomiast zasłynęła ze swoich dramatów z pisania. Ona na przykład jest autorką dramatu pod tytułem Sprawa D'Antona, który został zekranizowany przez Andrzeja Wajdę. Ta książka jest o dwóch kobietach, które za swojego życia tak naprawdę egzystowały w cieniu ojca i byłego kochanka, bo chyba nie męża. Pająkówna chyba nigdy nie była żoną Przybyszewskiego. Tak więc one teraz są wyciągnięte tutaj na pierwszy plan i podobno są to bardzo ciekawe, bardzo interesujące historie, ponieważ
obie te artystki miały bardzo wiele do zareprezentowania, niezależnie od tego, czyją rodziną były. I kolejna książka, też spora i bardzo pięknie wydana, to Łowcy Skarbów. Ta książka zainteresowała mnie już, kiedy wydawnictwo po raz pierwszy ją zapowiedziało. Pomyślałam sobie, że to jest coś dla mnie. Ta książka niemieckich pisarzy ma pod tytuł Jak ojcowie archeologii rozkradali bogactwa Orientu. I autorzy rozważają tutaj taki fakt, czy badacze Orientu, czy archeolodzy, którzy w XIX wieku działali tak naprawdę za własne pieniądze, to była ich własna pasja, czy oni byli bardziej naukowcami, czy też może złodziejami, którzy nazwozili do Berlina mnóstwo cudów architektonicznych, czy też innych dzieł sztuki. Jak wiemy, w Berlinie do tej pory działa przepiękne Muzeum Pergamon, w którym możemy zobaczyć ołtarz pergamoński, czy też bramę Isztar, które zostały przetransportowane do Europy z Babilonu, z Bliskiego Wschodu. Mamy tam też muzeum archeologiczne, które wypełnione jest skarbami po brzegi, które zostały przywiezione przede wszystkim z Egiptu. Tak więc łowcy skarbów i mam nadzieję, że autorom udaje się odpowiedzieć na to pytanie. Czy odkrywcy, czy bohaterowie, czy też może zwykli złodzieje? Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Ja mam wrażenie i też głębokie przekonanie, że wiele z tych dzieł, które zostały przywiezione do Europy, zostało uratowanych. Te dzieła sztuki, gdyby zostały na miejscu, prawdopodobnie nie byłyby już dostępne, nie moglibyśmy ich oglądać. Najprawdopodobniej zostałyby zniszczone. I teraz przechodzimy do kolejnych książek, które już nie są tak grube, aczkolwiek no też mamy tutaj kilkuset stronicowych pozycji. Pierwsza z nich to Dziewczynka. Dziewczynka napisana przez francuską autorkę Camille Laurent. I jest to książka o tym, jak być dziewczyną we współczesnym społeczeństwie i jakie wartości matki powinny przekazywać swoim dorastającym córkom. Na okładce z tyłu jest tutaj taki cytat z książki, który bardzo mnie poruszył. Brzmi on następująco. Ma pan dzieci? Pyta mężczyzna. Nie, odpowiada mój ojciec. Mam dwie córki. Tak więc, jak widzicie tutaj, świat mężczyzn bardzo mocno odcina się tutaj od świata kobiet. Natomiast bohaterka tej książki opowiada o tym, jak to było być dziewczynką w latach 70. i jak być matką dziewczynki urodzonej jakieś 20 lat później. Tak więc książka, która mam wrażenie, że powinna mi się bardzo spodobać. Zresztą widziałam, że ma ta książka bardzo wysokie oceny. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to bardzo Wam polecam. Bardzo ładnie wydana jest w ogóle. Kolejna książka, którą mam, została wydana przez wydawnictwo Agora dla dzieci. To oznacza, że skierowana jest do młodszego czytelnika. I jest to powieść norweska, Milion dobrych uczynków. Ta książka opowiada o parze dorosłych, którzy na loterii wygrali bardzo dużo pieniędzy. Wygrali 24 miliony koron norweskich. Są teraz bardzo zamożnymi ludźmi. I oczywiście, kiedy ta wieść o ich wygranej rozeszła się po okolicy, to wszyscy sąsiedzi nagle zgłosili się do nich ze swoimi potrzebami finansowymi. Każdemu natychmiast zaczęło brakować pieniędzy. I ci ludzie pragną się podzielić tymi pieniędzmi ze swoimi sąsiadami, ale uznali, że nie są w stanie pomóc wszystkim. Dlatego też podarują milion koron tej osobie, która wykona najwięcej dobrych uczynków. Sami wyjeżdżają w tym czasie na wakacje. Także książka, która podobno jest po pierwsze zabawna, po drugie lekka w czytaniu, a po trzecie ma bardzo ciekawy przekaz. Tak więc polecam, bo pewnie nie wiedzieliście, że się ukazała. Ja o niej niewiele widziałam, dopiero w mailingu od wydawnictwa przeczytałam sobie o tej książce i pomyślałam sobie, że muszę to mieć.
muszę się z tym zapoznać. Ogromnie się cieszę, że jeden z moich ulubionych pisarzy od kryminału wydał nową książkę w jednej z moich ukochanych serii. Przemysław Borkowski napisał książkę Diabelski krąg. Zobaczcie, znowu mamy lisa na okładce. To jest któryś raz z kolei podczas tej jesieni, kiedy na okładce książki pojawia się wizerunek lisa. I Diabelski krąg to jest czwarta część cyklu z Gabrielą Seredyńską, która jest prokuratorem. I w tej części Gabriela jedzie na pogrzeb ojca do swojej rodzinnej miejscowości. Nie wiem jakiej, nie jest tutaj napisane, nawet nie wiadomo w której części Polski. I tam natyka się na pewną sprawę kryminalną, na sprawę, którą nie chcą się zainteresować lokalne władze, ani też lokalna policja, ale ona postanawia zbadać ją na własną rękę, ponieważ coś tam jej się nie podoba. No i ta historia sprawia, że dokopuje się do różnych tajemnic, także różnych sekretów swojej rodziny. Jestem przekonana, że będzie świetna. Jeżeli nie znacie jeszcze tej serii Seredyńską Przemysława Borkowskiego, to naprawdę, jeżeli lubicie kryminały, powinniście się nią zainteresować. Ta seria ma także audiobooki. Ja słucham audiobooki i muszę Wam powiedzieć, że bardzo nie lubię lektora, który czyta te książki, ale dla tych powieści jestem w stanie go wytrzymać, wytrwać, zacisnąć uszy i przetrwać, ponieważ treść wynagradza mi absolutnie wszystko. Pojawiła się też najnowsza powieść, pewnie źle mówię, najnowsza w Polsce, druga wydana w Polsce powieść laureata Nobla z 2021 roku Abdulla Razaka Gurnaha pod tytułem Raj. Zobaczcie, jaka piękna, kolorowa okładka. Pierwsza książka tego autora wydana w Polsce również miała taką kolorową okładkę, ale w takich kolorach żółto-różowych. Ta książka opowiada o chłopcu, który mieszka ze swoim ojcem w Afryce, ma 12 lat i granice jego świata wyznacza dom rodzinny oraz hotel, który prowadzi jego ojciec. Pewnego dnia w miejscowości pojawia się jego wuj, który jest właścicielem sklepu i zabiera chłopca ze sobą. Chłopiec myśli, że czeka go jakaś wielka przygoda, ponieważ nie ma pojęcia, iż został oddany wujowi za długi ojca. I wydaje mi się, że taka postać, jestem przekonana, że taka postać występowała w poprzedniej książce tego autora i być może jest to nawiązanie do tamtej powieści, być może jest to ten sam bohater, ponieważ on był tam tylko zasygnalizowany i pojawiał się trochę jako dzieciak, a potem już jako osoba dorosła. Prawdopodobnie ta książka opowie mi o jego dzieciństwie spędzonym u wuja. Poprzednia książka bardzo mi się podobała, dlatego bez żadnych obaw sięgam po kolejną powieść tego afrykańskiego noblisty. Zbigniew Rokita. Kojarzy Wam się z czymś to nazwisko? Mnie w pierwszej chwili się z niczym nie skojarzyło. Dopiero potem doczytałam, że jest to laureat Nagrody Literackiej Nike z 2021 roku, którą dostał za Kajś, czyli ten bardzo ciekawy, bardzo wciągający reportaż o Śląsku. Tym razem Zbigniew Rokita napisał książkę pod tytułem Odrzania. Taką nazwę nadał ziemiom, które leżą w okolicach Odry i potocznie nazywamy je ziemiami odzyskanymi. Zbigniew Rokita wyrusza na ziemię odzyskane, wyrusza na zachód Polski, gdzie zwiedza różne miasta, które w przeszłości należały do Niemiec, teraz należą do Polski i zastanawia się nad tym, co zmieniło się dla mieszkańców, jak mieszkańcy, którzy napłynęli po wojnie na tamte ziemie, traktują swoje domy, swój dobytek, być może po niemiecki. Słyszałam o tej książce i głosy bardzo pozytywne, i głosy bardzo negatywne. Dlatego też jestem bardzo zainteresowana, zaintrygowana. Muszę sobie wyrobić swoje zdanie. Te negatywne głosy zarzucały Rokicie, że pojechał nieprzygotowany, że nie ma tutaj żadnej pogłębionej treści. Te pozytywne mówiły natomiast, że
Rokita pojechał tam po to, żeby dzielić się swoimi wrażeniami trochę na gorąco, żeby przekazać to, co czuje, żeby wyrazić swoją ekspresję na miejscu, natomiast nie przetrawione suche fakty, tylko właśnie uczucia i emocje. Tak więc, no koniecznie muszę się przekonać sama, co też autor tutaj wymyślił i jak przekazał swoją wiedzę i swoje wrażenia z ziem odzyskanych, czyli z Odrzani. A tak a propos, czy poznajecie budowlę znajdującą się na okładce? Jeżeli tak, to powiedzcie mi, co to jest. To znaczy, ja wiem, co to jest. Pytanie do Was. Co to jest i gdzie się znajduje? Tutaj mam teraz w ręce książkę, która została wydana w serii Inne konstelacje, zaproponowanej przez Olgę Tokarczuk w wydawnictwie literackim. Pochodzenie kobiety. Elaine Morgan. To jest książka, która w niektórych kręgach jest kultowa. Ona powstała jakieś 100 lat po tym, kiedy Darwin wydał O pochodzeniu człowieka. Elaine Morgan napisała książkę Pochodzenie kobiety. Jest to książka, która trochę przeciwstawia się tej teorii, którą wysnuł Darwin i mówi, że to kobiety podtrzymywały życie na Ziemi, ale także autorka proponuje teorię, iż życie wywodzi się z wody, z terenów nadbrzeżnych. Zaraz Wam tutaj przytoczę. W swojej najsłynniejszej książce rozwinęła hipotezę Alistaira Hardiego na temat wpływu środowisk przybrzeżnych na ewolucję człowieka i przedstawiła historię rasy ludzkiej z nowatorskiej perspektywy naszych przodkiń. Jej prace wywołały wiele zamieszania w świecie naukowców. Niektórzy traktują je jako tylko niepotwierdzoną niczym teorię, inni uważają, że autorka ma sporo racji. Tak więc myślę, że będzie to ciekawe, jeżeli interesujecie się właśnie teorią pochodzenia życia na Ziemi. Kolejna książka to Rak i dziewczyna. Jak ułożyłam sobie życie z rakiem? Jagna Kaczanowska to autorka. Ona jest także dziennikarką, jest psycholożką i opowiada o swojej walce z rakiem piersi. Wiem, że ostatnio sporo mówię o książkach związanych z nowotworem, związanych z rakiem. To nie dlatego, że ja jakoś specjalnie ich szukam, one po prostu się ukazują. A tematyka medyczna zawsze mnie interesowała i zawsze się będzie pojawiała na moim kanale. Tak więc oczywiście tę książkę także przygarnęłam z zamiarem jej przeczytania. I z tego, co tutaj wyczytałam na okładce, bo książki jeszcze nie zaczęłam czytać, jest to książka, która opowiada o samej diagnozie, o tym, jak autorka i jej rodzina zareagowała. Opowiada o życiu szpitalnym, o tym, co się działo w domu, o trudnych rozmowach, które autorka musiała odbyć ze swoim mężem czy ze swoimi dziećmi. I także o walce o swoje życie oraz, co najważniejsze, o odkryciu tego, dlaczego warto żyć. Taka to jest książka. Myślę, że będzie nie tylko wzruszająca, ale także merytoryczna. Więc jeżeli lubicie tematykę medyczną, to bierzcie. Michalina Tańska, która także jest psycholożką, ale niektórzy prawdopodobnie kojarzą ją przede wszystkim z Instagrama, gdzie umieszcza rysunki właśnie tego typu, jak pokazane na okładce. Zaraz Wam pokażę jeszcze rysunki, które znajdują się w środku książki. Napisała książkę o emocjach i o uczuciach. Uczucia, nie ma się czego bać. I pod tytuł Wsparciownik, szkicownik. Tutaj też autorka zostawia miejsce na nasze własne rozmyślania, na nasze własne rysunki. Ale przede wszystkim jest to książka o tym, jak żyć z chorobą. Ona sama zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową i też opowiada o tych swoich wzlotach i upadkach, o tym, jak żyć z manią i o tym, jak żyć z depresją, jak sobie z tym wszystkim poradzić i jak przy tym pozostać sobą. Jak w dalszym ciągu siebie lubić i akceptować. Mamy sporo rysunków, ale też jest tekst i jest to tekst
mądre, ponieważ ja już do tej książki zajrzałam i już mogę coś powiedzieć na ten temat. Dawno temu w telewizji. Pewnie nie spodziewaliście się, że znajdzie się u mnie książka o telewizji, no ale dawno temu to nawet i ja oglądałam telewizję. Książkę napisał Kamil Bałuk i na okładce znalazłam tutaj taki fajny tekst. Co się z nami stało od czasów, gdy wszyscy oglądaliśmy to samo? I rzeczywiście, były takie czasy, że my wszyscy oglądaliśmy telewizję i wszyscy mówiliśmy o tym samym. I podaję nawet tutaj kilka takich programów, które wszyscy znali. Randka w ciemno. Oglądałam. Następnie Świat według Kiepskich. Obejrzałam 2 odcinki, nie dałam rady. Poziom infantylizmu i głupoty mnie przerósł. 997. No kultowy program. Oglądałam, ale się bardzo bałam. Miodowe lata. Oglądałam. Rower Błażeja. Kojarzę, ale nie umiałabym powiedzieć, o czym było. Czy też Idol. Pierwsze edycje, chyba 2, także oglądałam. Szok. Nie wiedziałam, że oglądałam kiedyś tak dużo telewizji. A Kamil Bałuk rozmawia tutaj z twórcami, prowadzącymi także programów, które kiedyś wszyscy znaliśmy, które były kultowe. Słyszałam o tej książce, że ona jest świetna, że doskonale się to czyta. Tak więc na pewno ja ją też przeczytam, żeby zobaczyć, jak praca nad tymi programami wyglądała od podszewki. I też jacy my byliśmy w tych latach 90., kiedy oglądaliśmy wszyscy to samo. Mam jeszcze 2 książki. Pierwsza to powieść graficzna, komiks. Książki, którą prawdopodobnie wszyscy znamy. Proces Franza Kafki. Został przerobiony na powieść graficzną, wydaną w taki sposób, jest czarno-biała. To oczywiście książka o tym, jak Józef K. został pewnego dnia wyzwany na przesłuchanie i jak musiał udowadniać swoją niewinność, chociaż nie wiedział, o co został oskarżony, ani przez kogo. To jest książka o potyczkach z biurokracją, o potyczkach z władzami, które są wszechwładne, wszechmogące i o małym człowieku, który tak naprawdę nic nie znaczy. Jest małym trybikiem w wielkiej machinie biurokratycznej i wielkiej machinie, która próbuje go przerzuć, przetrawić i wypluć. Komiks, powieść graficzna, jeżeli lubicie taką formę, koniecznie. I ostatnie to też komiks, ale dla dzieci. I już nam dobrze znany detektyw Wróbel, ponownie na tropie, Struty dziób. Taki mamy tytuł tej drugiej części komiksu Adama Wajraka i Tomasza Samojlika. Tym razem detektyw Wróbel, już Wam pokazuję, jak wygląda, ma ważną sprawę, ponieważ obywatele ptaki zatruwają się jakimś niedobrym jedzeniem i detektyw musi zbadać, kto bądź też co truje ptaki i jak temu można zapobiec. Ma pomocnicę w osobie, czy też w ptasiobie kaczki. Razem badają tę sprawę kryminalną. To są książki, które są dla dzieci, ale nie jeden dorosły znajdzie w nich bardzo dużo, bardzo ciekawych informacji. Ponieważ oprócz tych takich pasków komiksowych mamy też tutaj informacje o ptasim życiu w mieście, o tym, jakie gatunki występują, czym się żywią, co im szkodzi, kto im szkodzi. To jest naprawdę bardzo merytoryczne, a jednocześnie bardzo zabawne i bardzo fajne. Także detektywa Wróbla bardzo Wam polecam. Pierwszy detektyw miał okładkę niebieską. Tutaj ją gdzieś widać. Moi drodzy, to by było na tyle. Omówiłam naprawdę bardzo dużo książek. Mam nadzieję, że zdążyliście wypić herbatkę i że miło spędziliście ze mną czas. Ja tymczasem kończę. Obiecuję, że w przyszłym tygodniu już nie będzie otwieranek, tylko obgadanki i opowiem o przeczytanych niedawno przeze mnie książkach. Do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.